starostwie powiatowym w Kielcach wręczono nagrody laureatom konkursu Mój Ekologiczny Tydzień. Jego celem było zwrócenie uwagi na niekorzystne zmiany, jakie zachodzą w środowisku i ich wpływ na nasze zdrowie. Do konkursu zgłoszono 58 prac z 23 placówek oświatowych, w tym 21 prac z przedszkoli i zerówek oraz 37 prac z klas 1-3 szkół podstawowych. Cieszymy się, że tak dużo szkół, tak dużo przedszkoli, tak dużo dzieci wzięło udział w tym konkursie proekologicznym. Myślę, że wpajanie od najmłodszych lat dzieciom w przedszkolu, w szkole zachowań ekologicznych będzie skutkowało dobrze na przyszłość. Ekologiczny konkurs odbywał się w ramach programu edukacji ekologicznej powiatu kieleckiego Dla Ziemi, Dla Siebie. Laureaci poszczególnych konkursowych kategorii otrzymali w nagrodę materiały dydaktyczne o łącznej wartości prawie 12 tysięcy złotych. Nagrody były bardzo atrakcyjne, ale myślę, że to nie było powodem jakby tej frekwencji. Dzisiaj samo życie ekologiczne, sam sposób bycia w naturze, bycia blisko tego, co przecież dla człowieka jest bardzo istotne, jest myślę, że bardzo ważne i to jest dostrzegane zarówno przez opiekunów, jak i przez tych naszych najmłodszych uczestników. W pierwszej grupie wiekowej zwyciężyła klasa 0 ze szkoły podstawowej w Oblęgorku. Z farbek, z wydzieranek. Czy trudno było przygotować taką pracę? Tak. I jak długo pracowaliście? Ponad godzinę. A cieszycie się, że udało wam się zająć pierwsze miejsce? Tak. Naprawdę włożyli mnóstwo serca i mnóstwo pracy, żeby ta praca tak pięknie wyglądała. Przygotowywaliśmy ich w taki sposób, że robiliśmy z nimi różne zajęcia na temat jak dbać o ekologię, jak dbać o naszą przyrodę. W drugiej grupie wiekowej zwyciężyła praca klasy trzeciej ze szkoły podstawowej w Szumsku w gminie Raków. Komisję konkursową ujęła starannością i nakładem pracy, jaki trzeba było włożyć w jej wykonanie. Bardzo dużo nad nią pracowaliśmy. Mieliśmy taki pomysł z naszą wspólną całą klasą i najpierw zaczęliśmy od naszej kochanej planety i zaczęliśmy ją robić. Później musieliśmy ją robić bardzo długo, ale było warto ją zrobić. Uczniowie z Szumska, choć są dopiero w trzeciej klasie, dobrze znają najważniejsze zasady ekologii. Żeby robić zdrowe zakupy, żeby brać torby papierowe, a nie takie plastikowe, żeby segregować śmieci. Bierzemy udział w różnych programach, projektach dotyczących zdrowej żywności, działań ekologicznych. Bierzemy również z klasą udział w takim projekcie ekologicznym jako innowacja pedagogiczna. W gronie laureatów znaleźli się również uczniowie z gmin Daleszyce, Górno, Chmielnik, Zagnańsk, Piekoszów, Łagów i Masłów.